Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Pomidory.pl i zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na nowy let's play na moim kanale. Zagrajmy w Sonic Mania Plus. Dokładnie tak, gramy sobie dzisiaj w Sonic Mania Plus Encore Mode. Dokładnie rok temu zabrałem się za Sonic Mania na tym oto kanale, ale w tą oryginalną Sonic Manię graliśmy sobie. A dzisiaj zagramy sobie w ten nowy tryb o nazwie Encore Mode. Co nam daje Encore Mode? Za chwilę zobaczycie. Jezu, jaram się tym trochę, tak szczerze. Znaczy tym efektem, w sensie wiecie o co chodzi. Jak widzicie, mamy sobie tutaj skaczące zwierzątka i Angel Island. I co to za portal, pewnie się zastanawiacie. Otóż jest to portal z Sonic Forces. Dokładnie tak, jeżeli graliście w Sonic Forces, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Wróciliśmy z powrotem sobie do Angel Island i zauważyliście pewnie sobie, że teraz Sonic nie ma swojego jakby licznika żyć. Otóż tak, nie ma licznika żyć w tej otóż gierce. Pozbyli się tego kompletnie. Co dla niektórych jest oczywiście plusem, jak i minusem. I dlaczego oczywiście mówię o tym cały czas Encore Mode? Tym tajemniczym Encore Mode? Ponieważ za chwilę zobaczycie, na czym on będzie polegał. Mamy tutaj dwie legendarne postacie z serii Sonica, Mightiego i Raya, i w taki oto sposób zaliczyliśmy akt 1. I co teraz będzie, pewnie się zapytacie. Otóż będzie coś takiego, że będziemy niestety musieli dokonać ciężkiego wyboru. Albo będziemy grali Rayem, albo Mightym. Kogo sobie wybierzemy? Oczywiście, że Mightiego, ponieważ Rayem grałem na livestreamie, którego jakiś czas temu również robiłem. No i oczywiście na tym będzie polegał nasz ten przysłowiowy Encore Mode, czyli w skrócie będziemy grali w tak zwanym koopie. Będziemy mogli troszeczkę zmieniać się postaciami, czyli raz będę mógł grać Sonikiem, raz Mightym, albo w innym wypadku Rayem, Knucklesem czy kimkolwiek. Oczywiście nie tą postacią z tego serialu kimkolwiek, tylko wiecie o co chodzi. Oczywiście będziemy mogli zmieniać się za pomocą przycisku trójkąt. Tak więc trójkąt nam będzie tutaj bardzo wierny i pomocny, jak to mawiają. No i jesteśmy teraz teleportowani do Green Hill Zone. Do tego, gdzie się wszystko zaczęło, że tak powiem. I Green Hill Zone troszeczkę też uległ zmianom. Przede wszystkim tło, które widzimy teraz w tle. Czyli w skrócie inaczej, zamiast takiego poranku lub dnia, jak zwykle to było w Green Hill, teraz nam towarzyszy takie popołudnie, troszeczkę mieszane z wieczorem, jakbym to mógł dobrze ująć. No i tutaj mamy monitorki, które pozwalają nam zmienić pomiędzy postaciami, czyli wiecie, Ray, Mighty, Knuckles, Tails i tak dalej. Mogę wymieniać w nieskończoność. Również będziemy robili ten let's play na 100%, tak więc przyszykujcie się na to, ponieważ będziemy zbierali ponownie szmaragdy chaosów i będziemy robili ponownie te special stage'e. Mówiąc ogólnie o special stage'ach, troszeczkę one uległy zmianom, jeżeli mogę to tak dobrze ująć. I teraz jak widzicie, wziąłem monitorek, który miał takie strzałeczki i on, jakby to powiedzieć, zamienił postacie, czyli w skrócie zamiast grać Rayem, Mightym z Sonikiem, przepraszam, Mighty z Sonikiem, to gramy teraz jako team Sonic and Tails. I tutaj za chwilę będziemy mieli nasz pierwszy pierścień. Jezus Maria, co jest z moim polskim nie tak? Mieszkam w Polsce i tak kaleczę ten język, że to jest masakra w ogóle. No ale co jeszcze w ogóle takiego zmienia Encore Mode? Poza tym, że powracają Mighty Ray, no to przede wszystkim special stage'e są trudniejsze. Te special stage'e w checkpointach są zdziebko inne niż wtedy, bo wcześniej to zbieraliśmy tam te... No to były tak zwane te special stage'e z Sonica trójki, wiecie, i tam się zbierało te całe medale, czy tam monety, nie pamiętam co to dokładnie było. A tutaj będziemy mieli... Zami zresztą zobaczycie co. Wchodzimy sobie do tego pierścienia i rozpoczynamy sobie special stage. O tak, moi drodzy, tak to będzie wszystko mniej więcej wyglądało. Po prostu w skrócie są one utrudnione. I
tło, które widzimy ze względu na podłogę i to, co jest w tle bardziej, to prezentuje nam siódmy special stage, z tego co pamiętam, z oryginalnej Sonic Mania. Muzyka, jak słyszycie, nic się nie zmieniła. Praktycznie się nic nie zmieniło, poza tym, że jest to utrudnione. I troszeczkę inaczej wyglądające. Mamy sobie teraz Mach 2 i ten Mach 2 oczywiście jak najbardziej będę wykorzystywał. Więc jeżeli chodzi odnośnie Sonic Mania, to mogę wam szczerze powiedzieć, że gdyby nie Encore Mode, to byłoby troszeczkę cicho, bo nie będę tego ukrywał, ale sami pamiętamy, że przed wydaniem Forces to jakoś o Sonic Mania najpierw był ten hype cały, co jest wiadomo normalne, że po jakimś czasie hype opada, ale było trochę ciszy, jeżeli chodzi o odnośnie Forces i tej Mania, że wszyscy się tak wiadomo jarali, ale potem się wszyscy chyba najprawdopodobniej znudzili Sonic Manią. No, ja mogę być tym tego dobrym przykładem, bo sami pamiętacie, co się działo rok temu, jak hype'owałem tą Sonic Manię, nawalałem to jak najczęściej na streamach, chyba do listopada czy października grałem w Manię od momentu, gdy ona wyszła na PC, czyli od sierpnia, czyli pełne 2 miesiące grałem w Sonic Manię na streamach. Potem się tym znudziłem, no i teraz jak widzicie wracam z livestreamem, bo w sumie livestream zrobiłem. No i z let's playem z Encore Mode'a, który najprawdopodobniej będzie trwał 5 odcinków, ponieważ nie będę robił co strefę, ponieważ wtedy znowu by let's play trwał 12 odcinków, a chyba tego nie chcemy, co nie? I tak, zdobyliśmy szmaragd zielony. Tak, zdobyliśmy zielony szmaragd chaosu. I chyba zdążę wam pokazać właśnie, o, dokładnie tak. Tak oto prezentują się te special stage, co były jakby w oryginalnej Manii, tylko że teraz są zmieniane, ponieważ mamy tutaj Boże, jak to się teraz nazywała ta gierka? Ja pamiętam, że w to się grało na Windowsie XP. Jak ja mogę o tym nie pamiętać? Halo? To jest aż wstyd i hańba. To na pewno nie był Saper. Jezu, Saper, co ja w ogóle daję za porównanie? Weźcie mnie, zastrzelcie za to w ogóle. Ale tak czy siak, o co chodzi w tej gierce, to to, że po prostu musimy uderzać tymi oto stolikami. I potem będzie taki wielki ekran nam przedstawiony, co widzieliśmy przed chwilą. I będziemy mogli tam wylosować sobie parę słoików. Był słoik z My Team. Tutaj mamy, że tak powiem, robot Eggmana. Słoik z Insta Shieldem, z tego co pamiętam. Z power-upem wodnym, jak i power-upem ognistym oraz z pierścieniami. I ten dźwięk, który przed chwilą słyszeliście, to był dźwięk kontynuacji, dzięki czemu zdobyłem więcej kontynuacji. Cholera jasna, dlaczego ja się tak plączę strasznie? Matko boska, o co chodzi? Pinball, 3D pinball to był. Dobra. Jezus Maria, ale ja jestem cienias, nie? Ale ja jestem cienki bolek, jeżeli chodzi o to, że ja nie pamiętam, że to był 3D pinball, ja pierdzielę. Ale dobra, miniboss nie uległ żadnej zmianie, po prostu taka sama walka była w Sonic Mania, taka sama walka jest tutaj. Tak więc myślę, że nie muszę tutaj się za bardzo dogłębnie tłumaczyć tego wszystkiego. Czyli tak zwana Didi Wrecker, albo Wrecker, chociaż bardziej Wrecker, bo nie mówimy Wrecker za granicą, nie uległ żadnej zmianie. No i oczywiście, jak to ja, musiałem troszeczkę podenerwować tutaj oglądających tym, że musiałem zaczepiać ten znak zakończenia poziomu. No i cóż, Sonic Got Truth Act 1. Zakończyliśmy sobie akt pierwszy i tak jak było w oryginalnej Sonic Mania, zrobię to tu i teraz. Czyli inaczej, będę edytował wszystkie moje fejle w tych special stage'ach. Czyli jeżeli na przykład wejdę do pierścienia i będzie załóżmy edit, no to będziecie wiedzieli, dlaczego był ten edit. Ponieważ innymi słowy, no nie udało mi się przejść special stage'a. Jej, muzyka z Green Hill Zone. Nie wiem czemu, ale w sumie mi się podoba zremasterowany Green Hill Zone. Bardzo mi się podoba. Hmm.
Przepiękna muzyka. Ogólnie tutaj będzie ten cały Dimension Heist. Tak, pamiętam tą nazwę, tylko specjalnie czekałem na moment, aż ktoś będzie mi w komentarzach, chociaż zakładam, że jak ktoś zobaczy do danej minuty, czytaj Pixel. Pozdrawiam cię, Pixel, bardzo serdecznie. To pewnie już mi tam gdzieś pisze referat, że ej, one się nazywały Dimension Heist, ale o tym oczywiście wspomniałem, jak zresztą słyszycie. I power up z szybkimi butami jak najbardziej się również tutaj nam ukazał, bo słyszycie przyspieszoną muzykę zresztą. Tak więc nie zdziwcie się, jeżeli będę w tych poziomach siedział czasami dosyć długo, no bo, no nie ukrywajmy, ale chciałem znaleźć lokalizację tych wszystkich Dimension Heist, bo nie będę ukrywał, ale zależy mi na tym. Bo te pinbole to będziemy też robili w Let's Playu i one będą dosyć wymagane, ponieważ często będzie sytuacja taka, że gdzieś mi tam zabraknie kompana i no i wiecie, no i będzie fajnie, gdyby się ogarnęło kompana. Bo nie będę ukrywał, ale od Mani miałem dosyć malutką przerwę w momencie, gdy się nią znudziłem i teraz jakby gram z PlayStation 4, ponieważ oryginalną Manię nagrywałem z peceta, którą rzecz jasna zafundował mi i zaprezentował Feliksiński, za co mu jeszcze raz dziękuję. Mimo że mu podziękowałem na livestreamie, jak i na Let's Playu, to podziękuję mu nawet i na Sonic Mania Encore Mode. Tak więc Feliksiński, serdecznie cię w tym momencie pozdrawiam i jeszcze raz ci dziękuję za załatwienie mi Sonic Mania wtedy. A my sobie lecimy dalej. Bo jak widzieliście, był edyt, co spowodowało to, co wcześniej wam zapowiedziałem, czyli inaczej spieprzyłem sobie Special Stage albo Dimension Heist. Bo ja mówię, ja chcę bardziej zrobić z tego perfect let's play, a nie taki, wiecie, let's play, gdzie widzicie moje fejle w special stage'ach. Tego akurat w let's playu nie będzie, tak więc jeżeli oczekiwaliście, że w jakiś sposób pokażę wszystkie fejle, no to się niestety mylicie, ponieważ tego nie będzie. Stwierdziłem, że niepotrzebnie bym wam pokazywał te wszystkie fejle, no bo to jednak zabiera czas, a lepiej jak już robię to w postprodukcji, tak jak w sumie poprzedni let's play, czyli zwany inaczej Bombermanem, to lepiej wyedytować wszystkie nieudane próby. To samo w sumie było z Donkey Kong Country, więc myślę, że chyba tego procesu nie muszę za bardzo tłumaczyć. Zresztą ogólnie polecę wam zobaczyć sobie naszą pogadankę, moją i Michała aka Sonika1994.pl albo dawniej zwanego jako Sonic Wariat, ponieważ wrzuciłem na mój kanał pogadankę dosyć długawą, albo podcast, soniczny podcast, który trwa godzinę i chyba 5 minut, coś takiego. I tam żeśmy poruszyli właśnie kwestię Encore Mode'a, albo Sonic Mania plus Encore Mode. Oraz co my żeśmy tam poruszali? Aha, wątek z Forces i jak będzie mniej więcej według nas wyglądała nowa gra o niebieskim jeżu. Czy będą jakby kontynuowane przygody Infinita? Bo wiecie, dla mnie Infinite to jest szczerze taka postać nie tyle co spoko, bo nawet jest moim zdaniem spoko i sympatyczny. No nie powiedziałbym, że jest sympatyczny, ale jest w miarę spoko. To jeżeli chodzi o to, to jego wątki powinny być jako tako kontynuowane. I zanim ktoś do mnie powie teraz, że hej, miałeś edytować fejle, ale ten fail był tutaj, w tym miejscu, ja nie zginąłem, tylko po prostu był fail. Zresztą mogę wam już powiedzieć, że z tego co widziałem na końcu, że tak powiem, let's playa, miałem gdzieś, żeby was nie skłamać, koło 15 kontynuacji. Bo tak, był moment, gdzie zgameoverowałem. Ale tego również nie zobaczymy na tym oto let's playu. Tak więc zaoszczędzę wam, że tak powiem, nerwów, stresu, złości i tak dalej. Może game over zrobię jako osobny filmik, chociaż wątpię, że zrobię, bo no bądźmy sobie szczerzy, ale już game over kiedyś wrzucałem z Sonic Mania. I to rok temu, więc niejakie kiedy, w sumie no dobra, kiedyś, bo w sumie to było kiedyś. Ale dobra, znaczy czas na pierwszą konfrontację z Eggmanem, która w sumie tym bardziej się nie zmieniła, bo jest taka sama jak w oryginalnej Manii. Ogólnie dla tych, co przyszli dlatego, że jest Sonic Mania Encore Mode albo Sonic Mania plus Encore Mode, to polecam jeszcze zobaczyć mój oryginalny let's play z Sonic Mania. I dla osób, które będą się pytały, czy będę planował kiedyś robić osobną historię, załóżmy, że zrobię Sonic Mania Encore Mode, nie wiem, historia Tailsa, Knucklesa,
albo Raya Mightiego. To już od was zależy, czy chcielibyście coś takiego zrobić, bo ja mogę coś takiego zrobić na livestreamach, tak jak zrobił to Pixel. I dlaczego, pewnie się zapytacie, dlaczego nie opowiadam o tym, jakie są moje przeżycia z Sonic Manią, ponieważ mogliście to dostrzec właściwie w Let's Playu z oryginalnej Sonic Manii. Zresztą tu się mówię, prawie że nic nie zmienia, no poza tym, że jest Mighty Ray, są te troszeczkę trudniejsze Dimension Heights, Pinball, no to nie wiem, co ja tu mogę wymieniać z nowości, jakie wprowadziła Sonic Mania Plus. Widzimy teraz tylko co jedynie z takich zmianek, że tło w Chemical Plant jest ciemniejsze, ponieważ teraz, nie wiem, gramy w nocy w ten poziom, coś takiego. Taki fun fact lub ciekawostka dla osób, które się pytają, kiedy, o której godzinie mniej więcej ten gameplay nagrywałem, to mogę wam powiedzieć, że ja ten gameplay nagrywałem chyba o pierwszej w nocy na PS4, bo ja sobie tak powiedziałem, kurde, zrobię sobie tak godzinę bez snu właściwie, bo nie miałem, szczerze nie wiedziałem co robić, bo zwykle sobie przed snem oglądam jakieś filmiki na YouTubie, czy tam powtarzam sobie let's playe czyjeś, w sensie wiecie, let's playe czyjeś pod takim względem, że hej, jak już oglądałem dany let's play rok temu lub dwa lata, to sobie po prostu go włączę, żeby sobie nie tyle co ponabijać wyświetlenia do osób, które bardzo szanuję i lubię, czy tej na przykład Pixel, polski gamer, Chrystek czy ktokolwiek, tylko po prostu sobie, wiecie, pooglądać, bo żeby sobie odświeżyć let's play jakiś. No i sobie tak, że tak powiem, mówię, hej, nie chcę mi się na chwilę obecną oglądać, bo aż takiego wielkiego zmęczenia nie czuję. To jak obiecałem, zrobię ten let's play z Sonic Mania plus Encore Mode. Przynajmniej będzie takie mały powrót. Mały powrót do tego, co było rok temu, gdzie pierwszym moim let's playem po drugiej właściwie przerwie, bo ja miałem dwie przerwy w 2017. To był właśnie Sonic Mania. Chwilę po livestreamie. Bo wtedy robiłem przecież Sonic Mania jako let's play. Który rzekomo był pierwszym let's playem z tego mikrofonu, z którego teraz nagrywam. Tylko że różnica była taka, że wtedy słabo jeszcze montowałem ten mikrofon. Bo teraz uwierzcie mi, że to co słyszycie teraz to nie jest żaden nowy mikrofon. Bo to jest cały czas dalej ten Novox. Tylko ja się nauczyłem lepiej, że tak powiem, montować dźwięk. Troszeczkę lepiej odszumiać go i lepiej bawić się w korekcji graficznej, jeżeli chodzi o program Audacity. Co teraz pozwala robić mi lepsze efekty, jeżeli chodzi o majne mikrofony. Ale właśnie, mówiąc o tym tajemniczym Encore Mode jeszcze. Bo w sumie jeszcze nie wyjaśniłem jednej rzeczy. Więc teraz tak, bo na pewno jakiś Kowalski zapyta się mnie, że hej, dobra, okej, kumam, że nie ma systemu żyć. Okej, wszystko spoko. To w takim bądź razie, co oznaczają monitorki z Tailsem, Knucklesem i tak dalej? Chyba pewnie to tłumaczyłem, ale w roli ścisłości lepiej wytłumaczyć to jeszcze raz. A więc tak. Te monitorki oznaczają tylko to, że jeżeli zniszczycie dany taki monitorek, to z tego monitorka wyjdzie Sonic, Tails, Knuckles, Ray oraz Mighty. Bo mamy ogólnie teraz 5 postaci do zagrania w sumie. Tak więc, jej, wytłumaczone inaczej, innymi słowy. I jak widzicie w prawym dolnym rogu jest znak wodny mój i znak wodny Segi, ponieważ musiałem dać mój znak wodny, no bo to dosyć dziwnie wygląda ten w prawym dolnym rogu znaczek Segi. Ale mogłem legalnie sobie nagrać tę grę z tego SharePlaya, ponieważ w przeciwieństwie do Forces Mania nie ma żadnej cutscenki, która jest blokowana. Tak więc hura! Że tak powiem. I czas na kolejny 3D Pinball. Dlaczego ja mówię na to 3D Pinball? W sumie to pasuje trochę 3D Pinball. Nie będę tego ukrywał. Ciekaw jestem, kogo tym razem uratujemy. Ojejku, uratowaliśmy Mightiego. Ale ciekawostka. I tutaj ten Eggman. Nie wiem czemu, ale troszeczkę mi ten pinball, albo po prostu to zdjęcie Eggmana, który tam siedzi za tymi, widzicie, za tymi dźwigniami, czy w sumie, nie wiem co to jest, chyba to są dźwignie. To trochę mi przypomina model Eggmana z, nie wiem, z Sega Sonic the Hedgehog, nie wiem czemu. Trochę mi się to z Sega Sonic the Hedgehog skojarzyło. A mówiąc o Sega Sonic the Hedgehog, to będę musiał kiedyś w przyszłości zabrać się za ten let's play.
muzykę bardzo szanuję, jeżeli chodzi o tą minigierkę. I czy nic nie zdobyłem, cholera jasna, już chciałem tutaj mówić, że czyżby udało mi się zdobyć, ale oczywiście nie, no bo po co? Bo po co, co nie? I tak, jak zdobędziecie 10 tysięcy punktów, to zdobywacie również tą kontynuację, o której wspominałem wcześniej. Tak więc tak, jak mniej więcej będą wyglądały odcinki Sonic Mania? Tak jak już wspominałem, będzie ich najprawdopodobniej 5. Z czego piąty to wiadomo, że jest ostatni, wielki finał. I tak, będzie to wyglądało wszystko między innymi tak, że... O kurde, znowu się powtarzam. Że po prostu dwa zony na odcinek, czyli na przykład dzisiaj robimy sobie Green Hill i Chemical Plant, w następnym będzie Studiopolis oraz Flying Battery Zone. Potem chyba będzie Press Garden Zone i... Stardust Speedway. Ale nie pamiętam właśnie, w którym zonie mi się udało zdobyć super formę, ponieważ wiem, że w którymś z zonów udało mi się zdobyć super formę i z tego co chyba pamiętam, to chyba było jeszcze przed Chemical Plant, więc podejrzewam, że super formę udało mi się zdobyć w... Jak ten poziom się teraz nazywał? Mirage Saloon. No, chyba w Mirage Saloon mi się udało. Albo w Hydro City. Jeden z tych zonów, w każdym bądź razie. No ale dobra, pokonaliśmy przed chwilą drugiego minibossa, jakim był Amoeba Droid, z tego co pamiętam. No, Amoeba Rob... Jezus Maria, Amoeba Droid, ja pierdzielę, kurde, ale mi się język plącze, what the fuck. Przepraszam ogólnie, jeżeli byłbym za głośno. Za to przepraszam, ale po prostu no... Cholera, denerwuje mnie to, że mi się tak język plącze. Nie będę tego ukrywał. Ale robimy sobie teraz drugi akt Chemical Plant. Ciekawe, co nam dadzą te strzałki z recyklingiem. Zamieniliśmy się postaciami! Teraz gram na Knucklesem, a wcześniej grałem tym... Rayem. No i tak, standardowo jest... Są trzy właściwie wody w tym otóż poziomie. Ta woda mega, mega niebieska albo taka błękitnawa to jest ta woda bardzo niebezpieczna. Zielona to jest tak zwana galaretka, a woda z cyjanowym kolorkiem również jest... Również jest, że tak powiem, do odbijania się galaretkowata. Catch the UFO! I jedziemy sobie z kolejnym Dimension Heights. To jest chyba drugi z tego co pamiętam. Z tego co przynajmniej widzę. I na pewno to jest drugi, bo tutaj zdobędziemy drugi szmaragd chaosu. Tak szczerze się zastanawiam, bo troszeczkę tutaj przypomnę tą pogadankę. Ale wydaje mi się, że szczerze wątek ze szmaragdami chaosu niedługo będzie tak jakby zakończony. To nie, znaczy, tu nie chodzi o to, żebyśmy się źle nie zrozumieli. Tu nie chodzi o to, że nagle teraz Sega stwierdzi, że wywalamy szmaragdy chaosu czy coś takiego. Wydaje mi się, że szmaragdy chaosu będziemy, że tak powiem, zdobywać już fabularnie, czyli że nie będzie już... Że niedługo jakby Sega wraz z Sonic Teamem odejdą trochę od tych special stage'ów i po prostu szmaragdy chaosu będziemy zbierali bardziej już tak fabularnie. Nie będą jakby żadne specjalne poziomy, tylko w skrócie fabularnie będą się zbierały same szmaragdy chaosu. Tak jak mniej więcej Forces to było. Bo w końcu było to całe DLC z Super Soniciem, czyż nie? Choć nie powiem wam, że nie, ale czasami muzyka z Dimension Heights mnie denerwowała, ale to tylko dlatego, jak mi nie chodzi, jak sobie, że tak powiem, nie radziłem. I tutaj miałem małe takie... Tutaj miałem wielkiego właściwie stresa, jak ja jechałem tutaj na Knucklesem. A raczej jak podążałem na Knucklesem, miałem wielkiego stresa. Bo ja się bałem, że ja tu gdzieś w jakąś bombę albo wylecę poza, kurde... Ten... poza platformy. Jezus Mario, jakby tak się stało, o mój Boże. Dobrze, że ja tego live komentarzy nie nagrywam, tylko w postprodukcji, jak to było rok temu z Manią też. Bo szczerze powiem, że klasyczne Soniki wolę robić w postprodukcji, bo o ile te serii seria Adventure, jak i potem, nie wiem, Generations i tak dalej,
To bym mógł szczerze te gry robić na żywo, ale takie gry z klasycznym jeżem Sonikiem wolę robić sobie w postprodukcji, bo wtedy przynajmniej mogę się skupić i na gadaniu, i na tym, i na komentowaniu. Bo tutaj bym musiał być cicho w takim bądź razie, jakbym przechodził to na żywca. I się udało! Mamy drugi szmaragd chaosu o kolorze złotym albo żółtym. W sumie bardziej żółtym, chociaż jeżeli ktoś by powiedział, że to jest bardziej złoty, to też bym się nie obraził. Mamy kolejną kontynuację, ponieważ nie tyle co 3D Pinball nam zapewnia większą ilość kontynuacji, co jeszcze Special Stage albo Dimension Heights. I tutaj pamiętam, że chciałem dostać się do kolejnego Special Stage albo Dimension Heights, ale wiem, że ten drugi niestety nie udało mi się przejść, co niestety dzisiejszy odcinek numer 1 kończymy z wynikiem 2-7, jeżeli chodzi o szmaragdy chaosu. Co jest dosyć smutne, no ale no nie będę tego ukrywał, że nie będę płakał nad rozlanym mlekiem. I tak, zanim będziecie mi pisali w komentarzach, również hypuje się tym Team Sonic Racing, to coś co ma wychodzić z tego co dobrze chyba nazwę pamiętam. Też się tym jaram i możliwe, że sobie załatwię preordera, jeżeli chodzi o Team Sonic Racing, bo nie będę ukrywał, ale fajnie byłoby sobie w tę grę zagrać. Ogólnie czym specyfikuje się Ray i Mighty, bo w sumie mogę o tym powiedzieć w ramach takiej też ciekawostki. Mighty, z tego co mogliście zauważyć, specyfikuje się tym, że on ma taki dosyć, za przeproszeniem, dupiasty atak. Czyli inaczej, w skrócie, jak rzucimy się, że tak powiem, na jakąś platformę czy coś, to może on ją bez problemu niszczyć. Z kolei Ray ma możliwość takiego latania w sumie, takiego troszeczkę w sumie latania, powiedzmy, jak ptak, taki wiecie. Wiecie o co mi chodzi, taki jastrząb czy coś. No i to tyle. Chyba nie pamiętam jeszcze co Ray mógł robić, poza tym. Chyba co jedynie się... Bo latać jak Tails chyba nie umiał. Kurczę, nie pa... Oj, przepraszam, nie pamiętam. Jak widzicie, drugi Special Stage zakończył się fiaskiem, czytaj inaczej, moim niepowodzeniem. Więc myślę, że bez zbędnego przedłużenia polecimy sobie na walkę z drugim bossem, który będzie za chwilę w sumie. I to będzie nasz ulubieniec, ten którego w sumie nawet lubię, nie będę ukrywał. Mimo, że w Sonic Mania niedawno grałem, to bardzo go lubię. Mimo też niektórych failów, które popełniałem w trakcie mojego pierwszego właściwie zagrania w Sonic Manie. I tu nie chodzi wcale o Encore Mode. Ale powiem wam szczerze, trochę się zawiodłem z jednej strony na Encore Mode, bo spodziewałem się, że szczerze Encore Mode wprowadzi troszeczkę więcej zmian, to tak, no nie za dużo tego jest, nie będę tego ukrywał. I standardowo jak to, ja muszę tracić pierścienie na prawo i na lewo, ale wy się już chyba przyzwyczailiście do takiego gameplayu z mojej strony. Często, nie będę ukrywał, ale często też na pałę grałem, jeżeli chodzi o ten, o zony niektóre, bo chciałem je jak najszybciej przejść, bo wiecie, ja chciałem się poczuć jak taki Sonic Speedrunner, kurde. I teraz graliśmy przez chwilę Mightym i gramy Tailsem. Najbardziej hejtowaną postacią według niektórych Sonic fanów i według niektórych, co szczerze nie rozumiem za bardzo, bo wiem, że może mieć swój charakter, no ale żeby go aż tak hejtować, serio, naprawdę. Really, nigga, really. No ale dobra, nadszedł czas na walkę z drugim bossem, jakim jest Min Bean Machine, inaczej Puyo Puyo tak zwane. O mój Boże, szanuję bardzo muzykę z tego poziomu. I tak, Puyo Puyo się w ogóle niczym nie zmieniło, tylko jedyne co to się tło zmieniło. Naprawdę, dlaczego? Dlaczego? Pytam się jeszcze raz, dlaczego? Na pewno nie wiecie o co mi teraz chodzi, ale wiecie, mniej więcej chodzi mi o to, że no kurczę, szkoda, że tak mało zmian wprowadzili, bo nie będę ukrywał, ale gdy usłyszałem, że wychodzi Sonic Mania plus Encore Mode, to tak troszeczkę spodziewałem się, że no trochę jakichś małych zmian będzie, a no tak za dużo ich nie ma, tych zmian, no nie ukrywajmy. No dobra, no Ray i Mighty to wiadomo, jest fajna zmianka, bo hej, mamy nowe postacie, no ale
Co tu się zmieniło poza nimi? Dimension Heights są trudniejsze, okej. Mamy pinball, okej. Zmiana koloru tła. I to tyle? Ponoć jest coś takiego, że cały Phantom Ruby troszeczkę uległ zmianie. Ale o tym sobie opowiemy w następnym odcinku. Bo dostałem również komentarz, bo teraz zobaczyłem, dostałem komentarz w ogóle pod tą pogadanką z Sonikiem. Więc będę musiał do niego nawiązać w następnym odcinku. Ale nie, naprawdę szanuję bardzo mocno tą muzykę. Zaraz ogólnie Eggman zostanie pokonany, tak by the way, ponieważ jak widzicie, może i ja też jestem w krytycznym momencie w tym momencie. Bardziej kalecz ten polski pomidor, Nie, chodzi o to, że może i jestem w krytycznym momencie, ale zobaczcie w jakim teraz momencie jest Eggman. Przecież on zaraz przegra to. To jest przegranet już dosłowny. Turym, turym. Proszę bardzo. Eggman został pokonany. A wam, moi drodzy, mam nadzieję, że się let's play podoba. Mam nadzieję, że jestem informatywny i w sposób ciekawy prowadzę ten let's play. W tym otóż momencie mamy 2 szmaragdy chaosu i 2 pierwsze zony zaliczone na 100%. Więc w następnym odcinku zmierzymy się z Studiopolis oraz Flying Battery. Na razie, trzymajcie się, cześć, do następnych odcinków.